Trener Czesław Michniewicz zwolniony. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nowym trenerem Jagiellonii Białystok będzie Tomasz Hajto. Zadebiutuje w roli trenerskiej, a jego asystentem Piotr Świerczewski. Niewykluczone, że trenerem bramkarzy zostanie Arkadiusz Onyszko, czyli prawdziwy crazy gang. Powiedz, czy to jest... Te wiadomości to prezent gwiazdkowy dla kibiców Jagiellonii. No na pewno nie takiego prezentu pod taką choinką spodziewali się kibice Jagiellonii. Według mnie trener Michniewicz został zwolniony za wcześnie i to zdecydowanie, gdyż przyszedł w lipcu po kompromitującej porażce z Jeltyszem Pawłodar. Nie miał czasu zrealizować swoich transferów, nie miał czasu przygotować i dobrze przepracować okresu przygotowawczego z piłkarzami Jagiellonii. Sytuacja trenera Michniewicza o tyle była trudna, że pojawiły się jeszcze kontuzje, między innymi Dawida Plizgi. W bramce Jagiellonii co rusz po sprzedaży Grzegorza Sandomierskiego dochodziło do zmian. W związku z tym wszyscy czterej bramkarze Jagiellonii grali w meczach rundy jesiennej, co nie sprzyjało stabilizacji. Także obrona grała różnym składem. Niekończąca się epopeja certyfikatu Grzegorza Rasiaka. Ten piłkarz dopiero mógł zagrać w dwóch ostatnich meczach w tym roku, a Jagiellonia kupiła go we wrześniu. Według mnie trener Michniewicz potrzebował więcej czasu i ruch zarządu jest dla mnie tym bardziej niezrozumiały, gdyż już za aprobatą trenera Michniewicza kupiono do klubu dwóch nowych piłkarzy. Nike Dżalamidze z Widzewa Łódź na 4 lata, między innymi. No i nie wiadomo teraz, jak Nika będzie grał w nowym sztabie trenerskim. No właśnie, powiedz, co sądzisz o tym zaskakującym zestawie. Tomasz Hajto, Piotr Świerczewski z minimalnym doświadczeniem jako trener z Nicza Pruszków. No, nic nie wiemy o ich talentach trenerskich, ale wiemy o charakterze. Czy może w takim razie teraz Jagiellonia takim się stanie polskim crazy gangiem, jak kiedyś Wimbledon w lidze angielskiej? No może, tylko nie zapominajmy o tym, że trener Michał Probierz, który prowadził Jagiellonię przez 3 ostatnie lata, także był trenerem charyzmatycznym. Każdy wie, jak to się skończyło. W pewnym momencie przestał porozumiewać się z piłkarzami, przestali nadawać na innych falach. Z Mistrzostwa Polski bądź z Mistrzostwa Jesieni zrobiło się 4. miejsce na koniec sezonu i awans cudem do Ligi Europejskiej. W Lidze Europejskiej porażka z Jeltyszem Pawłodar, więc to nie zawsze tak jest, że sama charyzma pcha piłkarzy do przodu, no bo jeszcze trzeba mieć wykonawców. No przede wszystkim zarówno trener Hajto, jak i trener Świerczewski, no i także Arkadiusz Onyszko nie mają dużego, tak jak powiedziałeś, trenerskiego doświadczenia. Dla nich to będzie pierwsza praca w ekstraklasie. No pytanie, co by się stało wtedy z Ryszardem Jankowskim, trenerem bramkarzy Jagiellonii, który, przypomnijmy, wypromował Grzegorza Sandomierskiego do reprezentacji Polski i do Belgii.